Cześć, z tej strony Creeper YouTube Game. Witam Was w pierwszym odcinku FIFA 23. Sprawdzam potencjały. W poprzedniej seria FIFA 22 bardzo fajnie się przyjęła. Pod filmem z Mattim Cashem było coś około 600 wyświetleń lub nawet więcej. A w dzisiejszym pierwszym odcinku widzimy się w Barcelonie. No i no chyba sami widzicie, potrzebny nam jest prawy obrońca lub lewy skrzydłowy, ale my się dzisiaj zajmiemy lewym skrzydłowym. Jak oczywiście dobrze wywołem jego nazwę, Rafael Leão. Tak, to usłyszałem, na filmach zobaczyłem, czy jest Rafael Leão. Nie, Leão, Leão, ale dobra. Dajmy za tego piłkarza 80 milionów, spróbujmy. Trochę podwyższą niż są Dembele. Usu zawodnika. I ja chcę. Teraz zniżmy cenę za niego, za karę 75 milionów. 82 miliony i napięcie wzrasta, więc dobra, nie chcę tego tutaj popsuć, więc weźmy te 82 miliony. I teraz kontrakt. Kontrakt, on ma 92 tysiące na apce i tutaj też ma 92 tysiące. Sporadyczny? Ważny! Czemu ty chcesz być sporadyczny? Halo, Rafael! 5 lat. Czemu sporadyczny? Co jest grane? 185 milionów? Nie. Ale dobra. Płaca 145 tysięcy, dobra. I przywitajmy naszego Rafael Leão. Żeby nie było. Tutaj wchodzi sobie, muzyczka jest. Wita się tutaj z Ciawim Lewandowskim. I kimś tam. Nie wiem, kto to jest nawet. I zawsze najpierw mamy treningi samego Rafaela. Jest Ter Stegen z Lewandowskim. No świetna forma mi się wydaje, świetna forma w wykonaniu tego Portugalczyka. To tutaj sobie gadają. I numer 13, 13. I jeszcze koszulka Spotify'a. Dziwnie to wygląda, nie? Szczerze, dziwnie. Rafael Leão w Barcelonie. No nie widziałbym tego transferu, bo myślę, że Milan nie sprzedałby Rafaela jak na razie. Może za jakieś, nie wiem, 3 lata może by zmienił klub, ale nie, na razie nie. Jak będzie oczywiście miał samą formę. Dobra, wcipnijmy sobie już samego Rafaela na lewe skrzydło i mam nadzieję, że dzięki niemu wygramy sobie, chociaż był jeszcze Torres. No ale no, dzisiaj opieramy się na Leão. I mam nadzieję, że go nie będzie zmieniał Depay, bo się wkurzę, naprawdę. Depay może grać na tym lewym skrzydle, jak oczywiście komputer go da. Więc Rafael Leão. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest Rafael. I teraz weźmy sobie dla niego. Dałbym chyba szeroko ustawiony skrzydłowy. Chociaż dałbym też to. Fałszywy tylko skrzydłowego. Chociaż wspierający albo szeroko ustawiony. Wiecie co, dajemy sobie te szeroko ustawione skrzydłowe. 20 tygodni to trochę będzie się robiło. Ale no cóż, mam nadzieję, że dzięki Rafaelowi uda nam się wygrać albo któryś pucharów z Ligi Hiszpańskiej, albo La Ligę, albo Ligę Mistrzów. Albo jak nam się nie uda w grupie, no to Ligę Europy chociaż. I gramy z byłą już drużyną Rafaela. I dobra, przejdźmy już do samego biura i zaczniemy symulować, więc widzimy się po samym przesymulowaniu do końca sezonu.
A więc dobra, jesteśmy już w samym czerwcu. Nie wiem, czy udało nam się w ogóle coś wygrać, czy w ogóle wyszliśmy z grupy z Ligi Mistrzów. A jak będziemy ostatni, no to będę zszokowany całym tym zajściem i zobaczmy, jak to. Oj, o, słabo to wygląda. Jak tabela? Wygraliśmy ligę. Okej. Real Madrid 12 punktów za nami, można powiedzieć. Co ja miałem? Gdzie to się sprawdzało? Nie wiem, już nawet nie. Dobra, zespół. Rafael Leao 88 plus 4, jak dobrze mówię, do overalla. Zaraz to zobaczymy, ale najpierw trzeba zobaczyć sobie inne jeszcze puchary, jak nam poszły. Więc zobaczmy następny puchar. No, przegraliśmy Superkopę z Real Madryt. Przegraliśmy w kolejnym finale teraz z Villarrealem w Copa de España, tym samym wynikiem. Tutaj puchar elity, a z... Okej. Tutaj... Eintracht pokonał Real Madryt. I gdzie my byliśmy? O, już widziałem. No, to jest w ogóle zaskoczenie. Barcelona dwa razy dostała od Wiktorii Pilsno, nie? Czajcie to. Barcelona ostatnie w tabeli. Oj, 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 oj. O, Spurs jeszcze, dobra, czyli, ale nie, on nie ma jedno wygrane, mamy cztery misy. No, nie mogliśmy ani nawet jednego meczu wygrać. Jeszcze to jest jakieś zaskoczenie w ogóle? No nie. Ani jednego nie ma. Manchester United wygrał Ligę Europy, Ligę Mistrzów wygrał Liverpool, a uwaga, Ligę Konferencji Nica. Co to jest za drużyna, co z Nicą grają? Co to jest? Jakiś kluj. Nie znam tego klubu. O kurde, ale Lech Poznań było blisko, nie? Ojej, oj. Tutaj, no. Pięknie zagrali, a w rundzie wstępnej 3-2 z HJK. A w grupie? W grupie z drugie miejsce. Okej. Okay. Byli 3 punkty nad trzecią drużyną. Ale zobaczmy sobie szybko skład. Jak to wygląda z samym. Nie to. Samym Rafaelem, jak to wygląda. Sprawdźmy sobie szybko jeszcze jego. Weral tutaj, gdzie on jest. Niestety Lewandowski już minus 2. Rafael Leao plus 4. No. W wieku 23 lat, ogólnie no 23, no 77 strzelania, 81 podań, 5 własnych sztuczek. Jeszcze byśmy mu słabszą nogę dali i grę w ataku na maksa. Statystyki: 18 bramek, 3 asysty, 9 czystych kąt, 43 mecze w Barcelonie. Ktoś tu był dalej. Rafinha 45, Dembele tylko 11. Ja nie wiedziałem, że będą stawiali na Rafinie. Ciawi, co ty zrobiłeś? Depay tylko jeden mecz. Griezmann 54, ale to dla Atletico. Lewandowski 52 mecze, 29 bramek. Rozwój to wiemy, a jak wygląda płaca Rafaela? Rafael jest tutaj 58% wyżej, czyli ma 105,5 miliona wartości. I co, no jak chcecie sobie kupić takiego zawodnika, to możecie sobie kupić, ale musicie mieć jakiś tam budżet. A na mniejszy budżet, no to nie wiem, kto to może tutaj być. Nie wiem, Ansu Fati, nie wiem, Gavi. Jak oczywiście będzie taki, no. No jakby to powiedzieć, no tani, no bo niestety jest, no wiecie jaki jest, nie? Dobra, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!